Cześć, tu Matix, a to kolejny odcinek z Gothic 2 Noc Kruka na modzie The Returning. W tym odcinku kontynuuję eksplorację tej oto kopalni i zobaczę w ogóle sobie, co jest dalej. Obawiam się, że niestety będę musiał, na szczęście będę musiał walczyć z zombiakami, już nie ze szkieletami, bo słyszałem, tam są dalej szkielety. Przewalałbym z zombiakami, szczerze mówiąc, bo są łatwiejsi. Za mało. Mam innej obuchowej broni oprócz tej? Szkoda. Gdzie są te zombie? No, słyszę zombie. Dobra, on mi tutaj będzie robił hita. Ja mu zrobię tak i już nie będzie tematu. I tym razem mogę na czwóreczkę zapisywać. Na to lecą pełzacze. Tu jest jakaś skrzynka. Aha, tu jest zombie, dobra. To już kiedy sobie pokonam, mój drogi, naturalny sposób, znaczy bez zmiany. Już nie wrzesz tak, bo wystraszysz kopaczy, szkieletów. O, jabłko mam. Dobrze, więc czy tutaj będzie to, po co ja przyszedłem właściwie? Jest ten skórzany mieszek, ale to nie jest to. Ja tutaj przyszedłem po coś innego. Mianowicie po tą miksturkę Jory. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale będę mógł ją od niego kupić. A na pewno się przyda. No, mam klucz do tej skrzyni, więc... Błyskawica, wytrych, tytoń jabłkowy, srebrny pierścień. O! Złoto i płomień Eligora. Ochrona przed ogniem 25 na stałe. Chyba na stałe. Mimo wszystko mam już płomień Eligora, ale eksploracja dalsza chyba. No szkielet, ale musisz tu wejść. A, brawo, brawo. No właśnie, właśnie. Ładnie. Chociaż wiesz co, ja może sobie pójdę do drugiej strony. Chociaż nie wiem, czy jak jeśli już mam to, co chciałem, to nie wiem, czy nie wracać tam. I to może sobie wrócę po następne zadanie z Kildi. No tak zrobię. Bo w sumie mam swój cel. Tutaj przyszedłem tylko po płomień Eligora. No może jeszcze po jakiś żywioł, ale to na razie mi nie jest potrzebne. Bo ten jeden z czterech żywiołów. Tutaj powinien być jeszcze jeden, ale na razie mi to nie jest potrzebne. Zwłaszcza, że tu są przeciwnicy, o kurde. Dość trudni. Znaczy te szkielety wojowniki. Może nie są trudni, ale dużo czasu zajmują. Także mi się wydaje, że mogę jeszcze inne rzeczy sobie zrobić póki co. Zwłaszcza, że teraz wychodzę z krainy Crashu. I będzie może mi się lepiej dzięki temu grało. A masz. Jeden. Start. No słuchajcie, kiedy miało skraszować, jak nie teraz? Już miałem nadzieję, że nie będzie kraszy, ale jednak crash w kopalni jeszcze musiał być. Czyli niestety zostawiamy tą kopalnię z przydomkiem kopalnia crashu i wyruszamy dalej. Znaczy z powrotem do Corinis. I teleport, już sobie mogę przygotować runę teleportacji do miasta, ponieważ będzie mi ona bardzo potrzebna. Za chwilę. A już tutaj nie wiem, jakie tych kraszy tyle.
co tam, no bo tam co dwie minuty crash to już jest lekka przesada, mi się wydaje. Mnie się wydaje. Do Cardiffa jeszcze po wypłatę może sobie pójdę. Zawsze jakieś nędzne kilka sztuk złota, ale zawsze coś. Dzisiaj już dostałem? Dobrze, widać, mam sklerozę. No. Tak sobie póki to włączę, może nie będzie tak lagować trochę. Aha, i co ja mam zrobić z tym płomieniem Eligora? Czyli teraz do kogo mam iść? Do Lutero? Czy do Zurista? Znaczy do Lutero czy do Jory? Pójdę do Lutero może najpierw. Niczego jej. Bo myślę, że więcej, że on nie będzie miał dla mnie żadnego dialogu. A w sumie nawet jeśli chodzi o ten hełm, tak z innej beczki trochę, to już się do niego przyzwyczaiłem nawet. To było oczywiste od dawna. Lutero, drogi. Znaczy tak. No już nie takie drogi, sam ale. Tak mówiłem. Hej, ty! Nie. Aha. Chwila. Ale może masz na mnie coś ciekawego? Pokaż. Pas zręczności. Bloki dwuręczne. Eliksir życia. Eliksir nieskończonej many. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ktoś musi pracować. Kto opowiada takie rzeczy? W miejscu tym. Mogę ci opowiedzieć. I chaos. Istniały, coś tam, dobra, to Jory. Jory jest na tym swoim głównym targowisku. Skąd ty to znasz? A nie, do Zurisa chyba. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało... Mogę coś powiedzieć? Hey. A, do niego dopiero przyjdę, jak wykonam zadanie w Jarkendarze. Tyle sobie jednak wykonam chyba. Wolę się męczyć z orkami niż z jaszczuroludziami. Pok. Pok, pok. Pas mocy. Ja mam natomiast pas... Jaki? Pas mocy. Zuris, słuchaj, mam coś dla ciebie. Znalazłem w pojomień Eligora, niesamowicie. Nie mogę uwierzyć. Oj, no się, wreszcie ten skarbiec w moich rękach. Nawet nie wiesz, jak mnie uszczęśliwiłeś. To znaczy, że Jora będzie mógł kontynuować handel na placu rynkowym? Nie ma problemu, zawsze dotrzymuję warunków umowy. Pod twoją nieobecność trochę pomyślałem i doszedłem do wniosku, że twoja pomoc mogła mieć inne motywy, odmienne od moich wcześniejszych podejrzeń. Dlatego też złożyłem wizytę Lutero i upewniłem się, że miałeś rację w kwestii zemsty. Długo rozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że dalsze kłótnie pomiędzy nami nie są korzystne dla żadnej ze stron. Ponadto wyjaśnił mi prawdziwą przyczynę, dlaczego nie mógł wtedy sprzedać mi tego niefortunnego eliksiru. Tak, też ją znam. Tak, myślałem. Ponadto Lutero wszystko mi opowiedział, w tym o twoim zadaniu co do Jory. Teraz chcę się odwdzięczyć za twoje kłopoty w tej sprawie. Natomiast eliksiru, który mi przyniosłeś, dam ci inny. Nie jest aż tak cenny, ale może pomóc ci w twoich przyszłych zadaniach. Jakaś mikstura. Używaj go mądrze, a teraz wybacz, ale czekają na mnie inne sprawy. Co to za mikstura? Eliksir siły. Super. Od razu używam. Dziękuję. Ale od ciebie może też mogę kupić sobie płomień Eligora? Czy nie? Ponoć można było od ciebie kupić. Dużo eliksir ducha masz. Ale można było od ciebie chyba płomień Eligora kupić. Nie, mam 115 zręczności, więc powinienem mu tak to ukraść. Parszywy!
przecież na sprawdzenie na poradniku i pisało, że można odkupić od niego płomień. Pokaż. Nie wiem, czy w 5 rozdziale, czy teraz. Nie wiem. Masz natomiast eliksir ducha dużo. Ale on jest słaby, bo daje tylko 2. Dobra, więc wracam do Lutero. W sumie mogę też do Czory. Aha. Szkoda. Przyjdę do ciebie jeszcze w 5 rozdziale, nie bój się. Tam cię wypytam o wszystko. A dziwne, bo powinien mu się dać ukraść ten... to, co tam ma. Natomiast nie da się mu ukraść tego. No też nie wiem, bo tam była kradzież tej mikstury, byłaby trudnym wyzwaniem. To ja nie wiem, o jaką miksturę też chodzi. Diego. Jak leci? Jak ci się żyje na wolności? Kiepsko. No dobra, to już rozmawiałem z tobą o tym. Do Lutero. Czas pójść. W takim razie. Ale gdzie jest Lutero? W sklepie swoim? To jest, aha, tam siedzi chyba. A będzie jeszcze gorzej. Co do wynajmu miejsca Czory? Masz jakieś wieści? Oczywiście. Powiedz mi, nie trać czasu. Odzyskałem eliksir, o który prosił Zuris. Udało ci się? Niewiarygodne. Tak, chłopcze, nie przestajesz mnie zagiwiać. Co za straganem, Czory? Zuris przedłuży termin wynajmu, a nawet obniży nieco cenę za udzieloną usługę. Świetna robota. Widziałem, że poradzisz sobie z tym problemem. Przyjmij moją wdzięczność ode mnie i całej gildii. I oczywiście tę niewielką sumkę, która jest nagrodą za twoje sukcesy. Dziękuję. A mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie? Pytaj. Zuris powiedział mi, że po naszej rozmowie poszedłeś do niego. No tak. Jednak zdecydowałem się skorzystać z twojej rady i złożyłem mu wizytę. Chociaż na początku wahałem się w tym, czy Zuris będzie zechciał mnie wysłuchać. Ale wszystko poszło dobrze. Teraz będziemy wspólnie organizować pewien, bardzo zresztą obiecujący... Przyjmij więc ten pierścień jako dowód mojej wdzięczności. Dziękuję. Co za pierścień? Mam masę tych pierścieni, ale... ale większość jest słaba. Bo jest ona święta. No nie wiem, co on mi dał za pierścień niby. No, może pierścień nietykalności drugi. A będzie jeszcze gorzej. Może sobie zdejmę ten pierścień mocy i wezmę pierścień nietykalności. Tak będzie chyba lepiej. Sama widziała. Jaką masz dla mnie robotę? Paladyni chcą zawrzeć z nami umowę na dostawę żywności. Jest to bardzo dobra oferta i nie możemy jej stracić. Ale to z miastem i okolicznymi farmami. Oni nie mogą sobie poradzić z ich potrzebami. A po tym jak Onar odmówił handlowanie z miastem, sytuacja wygląda już dość rozpaczliwie. Mało kto chce teraz oddać całe swoje zbiory za darmo. Nawet paladynom króla. Rozumiem. Czego chcesz ode mnie? Mam już pewną ustną umowę z Lordem Hagenem w tej sprawie. Jednak nadal nie znamy dokładnej ilości tych dostaw. Idź do Lorda Hagena i dokładnie omów z nim na ten temat. Oczywiście fakt, że jesteś jednym z najemników Onara, może nieco przeszkodzić ci w tej sprawie. Ale myślę, że Lord Hagen będzie w stanie ci wysłuchać, jeśli będziesz zachowywał się uprzejmie. Co powinienem powiedzieć Lordowi Hagenowi? Potrzebuję dokładnych informacji o ilości żywności, których koniecznie chcą paladyni. Najlepiej na piśmie. Teraz udaj się do paladynów i postaraj się tego nie zaprzepaścić. Ha, dobra, sprawdzam. Słyszałam co innego. Czas do Lorda Hagena. Następna misja z Gildii Kupców. Fajnie. Swoją drogą już nie jestem przecież najemnikiem. Ja tylko łowcą smoków na 29 poziomie. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły.
a więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam takie nowe zadanie, masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą tylko się po okolicy. Przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie szybko się nie podniosą. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Wiecie co, ja sobie muszę wczytać grę, ponieważ ta misja jest dopiero jak wraca się z Korinis. Powinienem ją robić po powrocie z Górniczej Doliny, a nie teraz. Tak więc wczytam grę i nie będę po prostu tego dialogu. Oko należy do mnie. Robił. Tak, oko jest twoje. Zatem musisz być wybrańcem Inosa. Zamierzam położyć kres zagrożeniu ze strony smoków. Idź więc i z pomocą Inosa zniszcz zło w zarodku. Przysłał mi kupiec Lutero. Prosi cię, żebyś przedstawił mi dokładną wielkość tych dostaw żywności. Rozumiesz, że mogę tylko przedstawić informacje o żywności dla tych paladynów, którzy znajdują się tutaj w Korinis. Jednak oprócz nich są jeszcze inne oddziały. Ta ekspedycja jest bardzo ważna dla króla, dlatego do Korinis przybyło nie mniej niż setka najlepszych wojowników zakonu. Po prostu w mieście było zbyt mało miejsca, żeby ulokować ich wszystkich. Z tego powodu większa część paladynów pod dowództwem Lorda Varusa udała się do królewskiego fortu Azgan. Królewski fort, tutaj na wyspie, znajduje się na jednej z małych wysepek w pobliżu Korinis. Po prostu jedyna droga, która prowadzi do tego fortu, znajduje się na tej wyspie. Podziemne przejście w górach, na wschód od samego miasta, cały dzień drogi i jeszcze jesteś na miejscu. Właśnie dlatego moje rachunki dotyczące wielkości tych dostaw mogą być niedokładne. Oprócz tego nie zapomnij o oddziale Garonda. Jego ludzie także potrzebują jedzenia. Lecz dopóki orkowie oblegają zamek w Górniczej Dolinie, dostarczenie im żywności nie jest możliwe. Wkrótce jednak zmienimy tę sytuację. Co możemy zrobić? Lutero oczekuje ode mnie tych informacji. Myślę, że możemy postąpić w następujący sposób. Wyślę człowieka do fortu Azgan, do kapitana Varusa. Przygotuję listę wszystkich tych zapasów, które są potrzebne tym ludziom. A ja w międzyczasie przygotuję taki sam wykaz niezbędnego prowiantu dla tych paladynów, którzy znajdują się pod moim dowództwem. Myślę, że to całkiem dokładny obraz zapasów żywności, których potrzebuję dla naszej ekspedycji. Jednak, jak sam prawdopodobnie rozumiesz, nie mogę wysłać do Varusa nikogo z moich ludzi. Dlatego wydaje mi się, że najodpowiedniejszą osobą na posłańca jesteś ty. Zgadzasz się? Dobrze, zgadzam się. Innej odpowiedzi od ciebie nie oczekiwałem. Teraz udaj się do Varusa, a na czas twojej nieobecności przygotuję swoją listę. Po tym jak wrócisz z Azgan, przyjdź do mnie i odbierz ją. Weź ten rozkaz. Strażnicy strzegący fortu przepuszczą cię, gdy go zobaczą. Teraz możesz iść. Dobrze. Na farmę Onara czas się teleportować, ponieważ w pobliżu tej farmy znajduje się królewski fort Azgan. Może tylko trochę tutaj podejść do góry i tam będzie ten fort się znajdował. Stój! Tylko ludzie na służbie króla mają dostęp do zamku i tylko na osobiste polecenie samego Lorda Hagena. Mam rozkaz u Hagena, oto on. Tak, rzeczywiście. Dobrze, możesz wejść. Weź ten klucz do wyciągu, który otworzy ci przejście prowadzące do fortu. Tylko nie stwarzaj problemów, zrozumiałeś? Ej, tam u góry! Opuść ci bramę. Przychodź. Brama już zniknęła w ziemi. Nie mów, że to nieprawda. Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmuje. Dobra. Już jestem tutaj. Nawet nie myśl o kradzieży, jasne? Dobrze, dobrze. Nawet nie mów, że o tym nie wiesz. Rycerz. Dużo by mnie to kosztowało. Można to było zrobić. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło.
posłuchał niewłaściwie. Także czas wyruszyć do fortu Asgard. To też będą dla mnie zadania zapewne dostępne jakieś. Aha. Ja mam iść teraz tutaj? Chyba tak. Wow. Plaża. Nie no, na początku priorytetem będzie iść do tego lorda, a później sobie porobię jakieś zadania w, w tych okolicach. Mam nadzieję, że będą takowe. Rycerz. Ferdinand? Posłuchał niewłaściwie. Gdzie, kim jesteś? No, mnie Ferdynand jest znajomy. Jak leci? Zostaw mnie w spokoju. Jakiś problem? Niestety, ale mam ku temu powody. Widzisz, już od dawna nie mogę pić swoje ulubione wino. Co, przegrałeś całe złoto w kości, teraz nie masz czym zapłacić za drinki w tawernie? Niestety, ale mój problem jest o wiele poważniejszy. Widzisz, wedle mojej rodzinnej tradycji, mężczyzna może pić wino tylko ze srebrnego naczynia. Swój puchar zostawiłem na statku, w magazynie jest ich kilka, ale dozorca Rain nie zgadza się sprzedać ani jednego. Lord Varus nie wypuszcza nas z fortu, więc nie mogę kupić puchara nigdzie indziej. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Może przyda ci się moja pomoc. Naprawdę to zrobisz? Będę dozgonnie wdzięczny ci za to. Fajnie, że ja niedawno sprzedałem wszystkie puchary, ale no. Mnie to i tak nic przyświeca będzie wszystkim, którzy potrafią przyjść w tamtym życiu. Nie, to jest tych paladynów. Jest chyba jakaś gospoda. Tak, jest ten wasz lord? Można wiedzieć. Aha. Sam radę nie wpadł na to. To tylko gada. Jeżeli może ja się prześpię do jakiejś normalniejszej pory. A zapomniałem o tym. No dobra. To jest rycerz. To jest tyle masa tych rycerzy. Po prostu paladyn na paladynie. Ale gdzie jest wasz szef? Czyżby tu? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie chcesz iść? Dobrze! Co jest? A, chyba tutaj. Będzie lord. Zatrzymaj się ani kroku dalej. To chyba nie masz najmniejszego pojęcia, dokąd idziesz. A dokąd? Przed oblicze lorda Varusa, naczelnego całego garnizona, a także naszego dowódcy. Doskonale, jego właśnie potrzebowałem, ale po co? Mam dla niego rozkaz od lorda Hagena. Lorda Hagena? Właśnie, mam tu tak dalej stać, czy pozwolisz mi przejść? Dobrze, możesz przejść. Pamiętaj jednak, że jeśli będąc u lorda Varusa, będziesz sprawiał jakiekolwiek problemy, będę pierwszą osobą, która nauczy ci dobrych magii. To jest takie zrozumiałe? Jasne. Jakie wszyscy rycerze tak jednocześnie gadają, to się nie da normalnie żyć. Nie mogę w to uwierzyć, najemnik forki paladynów. Kto ci pozwolił tu wejść? Czego tutaj szukasz? Więc to jest twierdza paladynów, tak? A twoim zdaniem na coś innego to wygląda. Po prostu chciałem wiedzieć. Wystarczy tych głupich pytań. Więc czego chcesz albo spadaj. Mów czego chcesz albo spadaj. Jestem tu w imieniu lorda Hagena. Przysłał ci tu Hagen? Interesujące. Jaką ma dla mnie sprawę przy tych paladynów? Obecnie lord Hagen jest zajęty jest załatwianiem dostaw żywności dla paladynów. Domaga się sporządzenia listy potrzebnych towarów. No nareszcie, najwyższy czas. Już myślałem, że on nas zapomniał. Zaczynałem rozważać nas wysłaniem do niego jednego z moich ludzi. Ale teraz widzę, że nie ma takiej potrzeby. Ale co z listą? Nie martw się, od razu przystąpię do jej sporządzenia. Jednak to zajmie trochę czasu. Myślę, że za kilka dni, ale nie mniej. Tak więc do tego czasu możesz się tu trochę rozejrzeć i zapoznać z moimi ludźmi. Tylko nie sprawia żadnych kłopotów, zrozumiano. Dobrze, tak zrobię.
Ile paladynów tutaj się stacjonuje? Mieli odgał liczy około 50 żołnierzy. Dlaczego pytasz? Wydaje mi się, że nawet 50 żołnierzy nie dałoby radę powstrzymać orków, kiedy zaczną przezierać się w stronę Korynis. Nie doceniasz moich ludzi, chłopcze. To najlepsi żołnierze w całym królestwie. Każdy z nich może własnoręcznie posłać do biału dwóch lub nawet trzech orków. Wierz mi, są świetnie wyszkoleni. A co z elitarnymi oddziałami orków? Cóż, orkelita to naprawdę groźny przeciwnik. Przewagą, jaką mają nad nami, jest ich liczba. Jednak sama przewaga liczebna nie gwarantuje zwycięstwa. Jeśli chodzi o taktykę i strategię, orkowie nie mają z nami szans. Uwierz mi, byłem na wielu wojnach i mogę to potwierdzić, bez cienia wątpliwości. Tak więc jakoś sobie z nimi poradzimy. Mam nadzieję. Jak długo tu pozostanie się w forcie? Będziemy tu tak długo, jak to konieczne. Poza tym, to pytanie nie powinno być skierowane do mnie, tylko do Lorda Hagena. A co ty o tym myślisz? Myślę, że ten fort to doskonały punkt strategiczny na wypadek niespodziewanej inwazji orków. Tylko szaleniec odważyłby się zaatakować tą twierdzę. Jest ona idealna do przeprowadzania kontrataku. Jakieś wieści? Nic ciekawego, chłopcze. Jak tam morale twoich ludzi? Nie martw się, wszystko jest w porządku. Każdy z nich gotowy jest stanąć do walki na pierwsze zawołanie i tylko znajdzie taka potrzeba. Wierz mi, ci ludzie nie boją się spotkać twarzą w twarz ze śmiercią. Nie wątpię w ich odwagę, tylko w ich ducha walki. Bzdury, paladyn nigdy nie traci wiary w zwycięstwo, nawet gdy przyjdzie mu znaleźć się w najbardziej trudnych sytuacjach. Sam Inos daje nam siłę. Ale ty nie jesteś paladynem, nie zrozumiesz tego. Więc tak, no myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Na tym odcinku rozejrzę się w tym forcie Asgan, także do następnego odcinka. Cześć!